Cześć moi drodzy, po wielkim sukcesie pierwszych warsztatów, jakie przygotowaliśmy razem z Adamem Aleksandrem, które miały miejsce w Warszawie, zdecydowaliśmy się przygotować kolejne. Jeżeli macie jakieś pytania, nie możecie sobie z czymś poradzić w życiu, to serdecznie na nie zapraszamy. W marcu będą miały miejsce w Londynie, a w kwietniu w Gdańsku i w Katowicach. Więcej informacji, rejestracja na www.adamaleksander.org/warsztaty. Uwierzcie mi, na pierwszych warsztatach naprawdę było magicznie. Jestem przekonany, że na kolejnych będzie podobnie. Dzień dobry, Miłosz. Szanowanie, Łukaszu. Moi drodzy, po wywiadzie, który nagraliśmy z Miłoszem pół roku temu, było bardzo dużo pytań, kiedy kolejna część, mimo że wtedy były aż 2 godziny rozmowy. No i udało się. Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś po raz kolejny. To ja dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim, co pisali komentarze. Dużo się dowiedziałem. Część z tego jak najwięcej postaram się dzisiaj oddać, ale nie, to na pewno nie będzie tyle wiedzy, co uzyskałem, więc jakoś tak spróbuję skromnie do tego podejść. Na samym początku pierwszej naszej rozmowy rozmawialiśmy trochę o szczęściu. Mhm. Powiedziałeś, że ludzie inaczej rozumieją szczęście, niepoprawnie, ale zanim zadam to pytanie, to chciałem Ciebie zapytać, czy Ty jesteś szczęśliwy? W sumie tak. Ja zakładam, że właściwie zgadzam się z osobami, które twierdzą, że sekretem do szczęścia są jednak niskie oczekiwania. Czyli buddyzm trochę. Trochę, no... Tam jest nieoczekuj. To tak daleko to jeszcze mój umysł nie odcumował od rozumu, ale staram się. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że to jest aktualnie bliskie prawdy. Po pierwsze dlatego, że teraz żyjemy w takim świecie pozorów, że oczekiwania powinny być bardzo wysokie i jeśli one nie są spełnione, to coś jest z tobą nie tak, do czego zaraz dojdziemy. A po drugie, wiem też, że z drugiej strony istnieje takie niebezpieczeństwo, że jak będziesz za bardzo zadowolony z tego, co masz, to też nie jest dobrze. Więc my w sumie całe życie szukamy takiego złotego środka, żeby być zadowolonym z tego, co masz, ale jednocześnie nie do końca zadowolonym z tego, co masz. Tak, żeby chcieć więcej, ale nie za bardzo oczywiście. Tak? Mhm. I my wiemy, że jak poznajemy kogoś, to z jednej strony możemy mieć jakieś resztki świadomości, jak już mamy więcej niż 13 lat, że to nie będzie idealna osoba w naszym życiu, bo po prostu idealnych osób nie ma, ale cieszymy się, jak jest fajnie, jak jest normalnie. I stąd się wzięła zresztą ta cała idea wdzięczności, że się w ogóle cieszę, że jest normalnie. Tak, cieszę się, że se chodzę do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem my raczej funkcjonujemy w takim otoczeniu, takie są czasy dzisiejsze, które mówią, że to nie brak cierpienia daje szczęście, tylko przyjemność daje szczęście. Czyli jeżeli masz 2000 zł, to powinieneś pojechać na weekend gdzieś tam na Airbnb do Wenecji i to ci da masę szczęścia, a nie zostawić sobie na koncie na wypadek, gdyby ci się zepsuła lodówka. A tymczasem wygląda na to, a przynajmniej tak pokazują badania, że to poczucie bezpieczeństwa, czyli braku cierpienia w życiu, daje o wiele więcej szczęścia niż to, że ty wrócisz z Wenecji, w sumie, że fajnie, bo nabywasz jakieś doświadczenia, tam się nadzieje, napływasz, najesz się tych lodów z bitą śmietaną, w ogóle jest super, ale suma summarum już we wtorek w następnym tygodniu to wszystko wraca mniej więcej do tego samego poziomu, a być może nawet gorszego, bo właśnie ci się ta lodówka zepsuje. Tak? W związku z tym, jak już oczywiście nie można też oszczędzać bez końca i nie można z oszczędzania robić religii, bo znowu sobie życie zepsujemy. Dlatego mówię, że ten złoty środek, będący trochę w 2/3, czyli w takich 2/3, że jestem całkiem zadowolony z tego, co mam, ale jednocześnie nie do końca zadowolony z tego, co mam. I chciałbym, żeby moja guma była trochę napięta, nie zerwana, tak jak mówiliśmy ostatnio, ale napięta. To jest to miejsce, w którym szukamy. I teraz, gdybym ja miał uczciwie spojrzeć na to, co się dzieje w moim życiu, to muszę powiedzieć, że jest całkiem nieźle, aczkolwiek statystycznie powinienem jeszcze mieć najlepsze przed sobą. Bo ludzie najlepiej wspominają swój wiek w życiu, do którego ja jeszcze nie dotarłem, czyli od 45 do 55 roku życia, zakładając, że im się nic złego nie przytrafi. To ja jeszcze mam trochę przed sobą. A dlaczego ten wiek wspominają najlepiej? Wiesz co, nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje zupełnie. Czy to jest ta dojrzałość na tym poziomie, że rozumiemy więcej? Wiesz co, w ogóle te badania są nieco pokrętne, bo kiedy pojawił się wątek tego, czy ludzie mogą żyć, że być może ludzie kiedyś będą mogli żyć bez końca, to w którym momencie padło pytanie,
chciałbyś się przestać starzeć. No bo gdzieś trzeba będzie tę decyzję podjąć. Czy jak masz 5 lat, 7, 11 i ten wiek 45-55 po prostu zaorał całą resztę. Że to jest taki moment, być może, w którym już ci nikt nie może nadmuchać za bardzo, bo ty już wiesz, kto jesteś, masz tożsamość, wiesz, co chcesz robić w życiu, emocje tobą nie miotają, masz parę udanych związków, parę nieudanych związków pewnie, masz już jakąś karierę, już nie potrzebujesz, wiesz, że pójście 3 razy na karuzelę specjalnie nic nie zrobi, że jak się naprujesz i przez cały tydzień jesteś nieprzytomny, to też jakoś specjalnie tyłka nie urywa. Tak człowiek się robi taki bardzo stabilny. Kobiety stają się często kobietami, mężczyźni, chłopcy stają się mężczyznami. I dlatego ten wiek jakoś zdecydowanie wygrywa. W związku z tym ja nie mam powodu do zmartwienia się pod warunkiem, że tam będę dbał o zdrowie, a wygląda na to, że nieźle mi idzie. Poruszyłeś temat wdzięczności, niesamowicie mi bliski. Mhm. Nie doceniamy wielu rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Ja ostatnio zacząłem doceniać to, że oddycham. Życie zaczyna się zmieniać. Albo to, że jestem. Nie to, że tam mam samochód, czy program, czy mieszkanie, tylko że oddycham. To, że mam wodę. I to jest coś niesamowitego. No tak, to prawda. Wiesz, jest rzeczywiście, wiesz, wdzięczność czasami ociera się o takie myślenie, taki efekt polianny trochę, że niby ci tramwaj utnie nogi, ale się cieszysz, że równo, w sumie mógł gorzej, bo mógł nierówno, że we wszystkim szukanie plusów, nie? To my nie o tym mówimy w ogóle. My mówimy raczej o takim zjawisku, że dla umysłu zjawiska powtarzalne stają się niewidoczne. Że my nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje dookoła nas w ogóle, bo umysł raczej szuka rzeczy, które się różnią. Gdybym cię zapytał, jak wygląda banknot 10-złotowy, czy wiesz? Powiedziałbyś, że wiesz, ale gdybym cię poprosił, żebyś go narysował, to pewnie by się okazało, tak, że narysowałbyś prostokąt, napisał dziesiątkę w jakimś losowym rogu i jakąś figurę geometryczną i to pewnie tyle, gdzieś jakiś portrecik. Ale my teoretycznie czujemy, że ja wiem, o co z tym chodzi, ale nie zwracamy już na to uwagi. I muszę ci powiedzieć, że to jest jeden z trzech głównych wrogów też takich związków długofalowych, że tym, co pcha się w tak zwaną kategorię dobroczynności, że te wszystkie rzeczy, które w związku są długie i powtarzalne, też się stają transparentne. Czyli jeżeli ja komuś świadczę w związku jakąś usługę, pod tym robię mu kawę, sprzątam i tak dalej, to siłą rzeczy, jeżeli ta osoba, mój partner, albo ja, bo to wszystkich nas dotyczy, nie weźmie się za aktywne dostrzeganie tego wkładu, to mu zniknie z pola widzenia. I badania pokazują, że to jest duży kłopot. Po pierwsze dlatego, że to, co my sobie często wyrzucamy w ramach takiej płaszczyzny związku nazywanej zobowiązaniem. Zobowiązanie, może powinienem powiedzieć w ogóle, skąd te płaszczyzny się biorą. Nie oddryfujemy od tematu. Śmiało. Dobra. W sumie związek w tej płaszczyznowej teorii dzieli się na takie trzy elementy. Pierwsze to jest namiętność. Namiętność najczęściej pojawia się od razu, pojawia się bardzo szybko. W sumie nie widać jej tendencji wzrostowej, ona po prostu wybucha. To jest tak, widzisz kogoś, tak i koniec. Tak, do widzenia, rozum, w ogóle Niagara, endorfin, oto ją zobaczyłem, oto go zobaczyłem, mózg tam kiśnie jak ogórek, w środku jest koniec. To jest bardzo silnie związane z dopaminą, bardzo silnie są pobudzane ośrodki nagrody, ośrodki od krytycznego myślenia, są w ogóle tam jest zgaszone światło, wszyscy wyszli, nikogo nie ma. To jest w ogóle wszystko, co on robi, wszystko, co ona robi, jest super. Usiadła ładnie, wstała ładnie, jej matka się pięknie starzeje, odbiło jej się ładnie, wszystko jest w ogóle super, tak? Nie ma o czym rozmawiać. My nie mamy nad tym żadnej kontroli. Więc jeżeli ktoś potem sobie po latach będzie wyrzucał, że ja od razu czegoś nie zauważyłem, tak w sumie nie ma sobie czego wyrzucać, nie ma szans. Jak się w czymś zakochamy, to jest po prostu pozamiatane. Wręcz można by powiedzieć, i mamy na to badania, że jeżeli ktoś naiwnie podchodzi do tej pierwszej fazy związku, czyli krytycznego myślenia nie ma prawie wcale, to z jakiegoś powodu to w ogóle koreluje z jego dłuższym zadowoleniem z tego związku. Tylko tu ciężko powiedzieć, czy ta osoba po prostu sama to robi, czy ona po prostu tak ma, że jest w ogóle mało krytyczna wobec swojego partnera. I to jej po prostu na dłużej potem starcza. No jak już się tak zaczynamy spotykać, jak się zakocham, bo to jeszcze się nie zaczęliśmy spotykać i mam szczęście, to jak jej czy jemu powiem, że to cię spotkałem, nie mogę spać, w ogóle wszędzie, gdzie spojrzę, to wszystko mi cię przypomina i wysyłam jej tam Gałczyńskiego po cichu w SMS-ach i ona mówi, no ty mi też, to wtedy się zaczyna ta faza związku, którą nazywamy intymnością.
Ona jest raczej związana z oksytocyną z kolei, czyli z takim hormonem odpowiedzialnym za bliskość. No i tam najpierw sobie piszemy wiadomości, potem do siebie dzwonimy. W sumie ten początek zawsze wygląda tak samo. I ja jej opowiadam, że jestem z jakiejś powalonej rodziny, było mi ciężko i tylko ja wyrosłem z tego normalny, a ona opowiada mi, czyli mój partner, że on też jest z powalonej rodziny i tylko on jakimś cudem wyrósł normalny. Tak, to jest taki moment, że się wszyscy się oszukują, bo wiadomo, jak to wygląda. I tak, 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 że my się tak spotkaliśmy, że a mnie ojciec bił, a mnie łańcuchem bił ojciec, a mnie zamykali pod schodami, a mnie też, ale żaden list z Hogwartu nie przyszedł, nie? Więc tam ludzie opowiadają jakieś takie historie i się cieszą, że o to się spotkali. Oni oczywiście też są nie tacy, jak to my wszyscy jesteśmy pokrzywieni, ale na początku nam się wydaje, że tylko nasza rodzina, nasza matka z ojcem i tak dalej. Tak, to jest taka scheda, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy ostatnio, psychoterapii, że to jest zawsze wina rodziców. A, to tak, to psychoterapia wniosła to do psychologii współczesnej, że to jest zawsze wina rodziców, a jak nie ich, to ich rodziców. I ten początek, jak narasta i tak sobie siedzimy i rozmawiamy, to sobie w końcu tak myślimy, może byśmy w jakimś wspólnym gniazdku to porobili. No i tam bierzemy coś, co zaczyna tworzyć trzecią warstwę, zobowiązanie. W sumie dziś nie wiadomo, czy bardziej kredyt hipoteczny, czy małżeństwo zobowiązuje, ale jak się te trzy rzeczy odpalą, czyli namiętność, intymność i zobowiązanie, to mamy taki związek pełny. Już ma kto iść po ziemniaki, ma kto umyć sedes, ma kto mi podać herbatę, z naszego czajnika pijemy naszą herbatę i w ogóle kwiaszki, motyłki i tak dalej. I od tego momentu zaczyna się dramat. Dlatego, że nagle spada namiętność. Tak jak ona urosła, tak po prostu robi takie i ona w ponad 9 przypadkach na 10 spada na zawsze. Ona już nigdy nie będzie taka jak na początku. I od tego momentu zaczyna się taki związek, który w sumie przestaje być takim związkiem pełnym, że była namiętność, była intymność, że my tak siedzimy, tak, 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 tak i to w ogóle, a tu seriale lecą na Netflixie bez końca, a tak, tak, a on mi opowiada, że w ogóle go bolało, a ja powiadam, że mnie też bolało i w ogóle wszyscy sobie opowiadamy. Tylko zaczyna się taki bardziej związek przyjacielski, tak byśmy powiedzieli. To co zrobić, żeby nie spadło? Ja już chciałem zapisać. Nic nie zrobisz. Nic z tym nie zrobisz. Nie masz nad tym kontroli. Po prostu my jesteśmy fabrycznie tak zbudowani. Jest coś takiego, co nazywa się efektem Coolidge'a w biologii i też psychologia go sobie zagarnęła. Dotyczy to słynnej wycieczki krajoznawczej prezydenta Coolidge'a i jego żony na farmie kur, gdzie powiedziano żonie Coolidge'a, która tam zwiedzała osobno, że oto tutaj jest kogut, ma nawet jakoś tam na imię, on odbywa 20 stosunków seksualnych dziennie. Więc ona powiedziała temu dziennikarzowi, proszę to powiedzieć mojemu mężowi. Oczywiście, z czego dziennikarz skwapliwie skorzystał i poszedł do prezydenta, który gdzieś tam chodził w drugiej części i powiedział, proszę, pokazaliśmy żonie, tu kogut, tyle stosunków. Ona powiedziała, proszę powiedzieć mu, co pan na to? On mówi, no proszę ją zapytać albo kogoś, czy z tą samą kurą. Tak? I to jest właśnie efekt Coolidge'a. Także jak już jakiś partner jest i on jest jakiś czas, to jego atrakcyjność niestety zaczyna spadać i jak powiedziałem, prawie nigdy już nie wzrasta. Natomiast, więc my nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jak żadnej, nic? Dlatego znaczy nie znali nauce, może tak. Możemy nad tym pracować oczywiście, coś tam różne rzeczy robić. Ludzie mają różne potrzeby, niektórzy mają potrzeby seksualne bardzo długo, dużo i tak dalej. Tak więc łatwiej ze stałym partnerem i zdrowiej pewnie, niż szukać nowego. Tym bardziej, że ten wschodzący moment fazy intymności, to jest taki moment, że my się w ogóle uczymy siebie nawzajem. Tak, że na przykład wchodzi, nie wiem, dziewczyna albo chłopak do domu, on mówi tam, na przykład dziewczyna mówi, no, szefowa mnie dzisiaj ochrzaniła, a ja nie podnoszę się z nad gazety albo tam nad tabletu i mówię, no, jesteś durną pałą, to cię ochrzaniła, trzeba było jej nawrzucać, tylko już wiem, że mówię, usiądź, chałwę se zjemy, tak, i tak dalej. Tak, ja się uczę po prostu takiej instrukcji obsługi do tej osoby. No i w seksie podobnie też. My się uczymy, jeżeli jest jakaś komunikacja w seksie, to się uczymy, ona mi mówi, rób mi tak, a tak mi nie rób, albo później mi mówi, żeby mi nie było przykro i tak samo ja jej. Więc ten, ale bez względu na to, dlatego, że ta intymność, namiętność, przepraszam, spada, to zawsze było tak, że do kochania był kochanek, no, bo a mąż, tak jak rozmawialiśmy poprzednio, to był mąż, no, mąż był długo, to małżeństwo, rozmawialiśmy, było imprezą teściów, to była taka sytuująca społecznie nie sakrament, ale jakieś takie zobowiązanie społeczne, a od kochania był kochanek, zresztą nawet się tak nazywał, tak?
Czyli kochanek na etacie jest okej. Okay. Tak, bądź się znudzi i wtedy bierzesz nowego, znudzi nowego, znudzi nowego i tak to było. My już nie jesteśmy na tym etapie moralności, że uważamy, że tak jest dobrze. Mm-hmm. Choć wiele osób, nie przyznając się do tego, rzecz jasna, tak dalej robi. Natomiast nie jest to nic dziwnego, że z tą namiętnością tak się dzieje, ale można pracować nad tym, bo ona nie jest tak, że ona spada i w ogóle już potem koniec, nie? Ale po prostu można sobie urozmaicać, można kombinować, można, ale suma summarum związek przejdzie w związek przyjacielski. Po prostu. I w tym samym czasie zaczyna wzrastać zobowiązanie, które w sumie ma taką tendencję, że ono wzrasta na początku, bo tak, kto odprowadzi dziecko, kto płaci za gaz, że weźmiemy sobie tam kredyt, kto wyprowadza psa. To są takie rzeczy w związku, które rosną. One się ciągną mniej więcej na równym poziomie, lekko rosnąc przez cały czas i w momencie, kiedy związek się staje pusty, czyli nie zostaje w nim nic oprócz zobowiązania, to po prostu drastycznie spada i któryś z partnerów mówi najczęściej, że on już nie chce. Bo za dużo wkłada, albo już mu się nie chce, po prostu, bo już nic więcej w tym związku nie ma. Natomiast zanim to się stanie, na tym zobowiązaniu nie chcę się za dużo skupiać, ale powiem o nim coś, od czego zaczęliśmy tę metaforę. Że my często sobie to zobowiązanie wyrzucamy. Czyli mówimy sobie, ja ci sprzątam, a ja ci gotuję, a ja ci piorę, a ja przychodzę do domu, a mogłam nie przyjść wcale, a ja mogłam nie przyjść. Myślisz, że co, nie zapraszają mnie? Też mogłam nie przyjść. Otóż elementy zobowiązania są transparentne dla związku. My sobie to wyrzucamy, ale prawda jest taka, że nikt ich nie docenia. One po prostu lecą nam poza ekran, pomimo tego, że to jest masa pracy. To jest bardzo dużo pracy, która jest wkładana, żeby dom funkcjonował, stał, czy miejsce, do którego wchodzimy i nazywamy domem, jakimś takim, jakąś swoją przystanią. Ale to my jesteśmy tak skonstruowani, że jeśli aktywnie nie wzbudujemy w sobie wdzięczności, to nie będziemy tego widzieli. I o wiele ważniejszą rzeczą z perspektywy tej teorii jest właśnie ta intymność. Intymność, która jest statystycznie o wiele ważniejsza dla kobiet, bo namiętność jest bardzo ważna dla mężczyzn, a intymność jest o wiele ważniejsza dla kobiet. I tu mamy właśnie trzy elementy, które tę intymność, one mogą ją trzymać bardzo długo. I to jest w sumie jedna z najważniejszych rzeczy, nad którymi możemy przejąć kontrolę w związku, jeżeli chcemy z kimś długo żyć. Pierwsza to jest ekscytacja. I my jesteśmy sprawniejsi w budowaniu związku, tym się okazuje, że mamy tak dwa telewizory, żeby się nie przeszkadzać w oglądaniu meczu i serialu. Ja chcę sobie obejrzeć serial, żona chce obejrzeć mecz, to sobie ona wyjdzie do drugiego pokoju, tam się będzie wydzierać na sędziego, a ja sobie tutaj w spokoju obejrzę serial. Albo mamy dwa łóżka, żeby jak już trzeba będzie, to się przejdziemy od jednego do drugiego, przepełzniemy, ale on mi nie będzie zabierał kołdry, niech się pofatyguje. Albo mamy wręcz dwie sypialnie i dwa łóżka. Albo mamy półki w lodówce, bo ja jem co innego i nie chcę, żeby mi śmierdziało, bo ona je słoninę i bekon, a ja jem tam warzywa i cieciorkę i jarmuż. Nie będzie mi tutaj tym bekonem zajeżdżało. Tak, jak chce, nie chce ja, ale w ogóle niech ma drugą lodówkę. Czyli albo niech ona jedzie z psiapsiułami na wczasy, tam się będą gibotać z jogą, a ja pojadę z chłopakami, będziemy pić i opowiadać sobie świńskie dowcipy, nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Niby to wygląda jak coś niezłego, ale im większą wprawę osiągamy w tym oddzielaniu się od siebie, tym mniej jest okazji, żeby się nawet o coś pokłócić. Co my jedziemy, co my jedziemy, dokąd pojedziemy, co zjemy i tak dalej. I to powoduje, że związek się emocjonalnie bardzo wypłaszcza. Nic się już w nim nie dzieje. To jest takie preludium do takiego pustego związku, że w sumie tylko kredyt nas łączy. Tak? My już mamy osobne ścieżki, dwie toalety w domu, dwa telewizory, dwie lodówki, dwa łóżka, wszystko tak, jakby udajemy, że mieszkamy razem, ale w sumie mógłby to być ktokolwiek. To złe, jak tak wszystko po paru latach siada, to niebezpiecznie jest nawet kupować wspólne mieszkanie i brać właśnie wspólny kredyt. Zaraz do tego dojdziemy, bo jest taki pomysł, żeby w sumie jak tylko zacznie się psuć z tego rezygnować i kiedyś nawet, nie pamiętam jak się nazywała ta pani psycholog, która to powiedziała, chyba Fredrickson, powiedziała, że właściwie każdy powinien mieć w życiu trzech partnerów. Pierwszego dla seksu, drugiego dla dzieci, a trzeciego dla przyjaźni. I jak ktoś ma szczęście, to znajdzie z takiego, co na te wszystkie trzy rzeczy pasuje, ale w sumie to jak wygrać los na loterii, naprawdę. Że o wiele łatwiej jest to tak przemielić trzy razy i to i dla niej jako dla socjologa, nie będę mówił, czy ja się z tą teorią utożsamiam, czy nie, żeby się nie narażać, ale wydało jej się dla człowieka naturalniejsze, bo to są tak trzy różne od siebie potrzeby, że znaleźć kogoś takiego i jeszcze przewidzieć tam 30 czy 40 lat wcześniej, że on cały czas będzie się równolegle do nas rozwijał, no to czary z mleka są. To jest jak zagrać w totka i wygrać, tak? Na tym, co się dzieje. Więc to można wziąć do przemyślenia. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, które zostają. To już będzie krótko.
Druga rzecz, po pierwsze to ekscytacja. Jak sobie odejmujemy ze związku z ekscytacji, to niestety. Druga rzecz, no to jest niestety dobroczynność, tak? Mamy, i z tą dobroczynnością kłopot jest taki, że jak my komuś wkładamy dużo do tego związku, to w sumie pułapka jest taka, że im ja jestem lepszy w tym robieniu, czynieniu dobra drugiej osobie w związku na początku, tym mam wyższe C, z którego zaczynam i tym szybciej to gaśnie, bo to się momentalnie robi przezroczyste. Elementy powtarzające się stają się przezroczyste. Ja potem się urabiam, a już nikt tego nie widzi. Tak tylko jak brakuje, tak? Jakbyś mi podawał kawę, to już bym zapomniał, że się mówi dziękuję. Nie ma tej wdzięczności, o której rozmawialiśmy. Tylko jakby jej nie było, to gdzie kawa jest, tak? To rozmawialiśmy poprzednio. No i trzecia rzecz to jest równowaga. Czyli my zakładamy, że związek powinien być 50-50. Możemy o tym porozmawiać, jak Cię interesuje, bo on taki nigdy nie jest. Znaczy mam momenty takie malutkie, ale taki nigdy nie jest. I my zakładamy, że dobro za dobro, ale jeżeli zaczynamy za dużo tej równowagi budować, to jest też zło za zło. I to się o wiele szybciej eskaluje. Bo jak ja stwierdzam, że Ty mi coś zrobiłeś na złość, to już nawet nie muszę myśleć, czy Ty mi zrobiłeś, czy nie, czy tam moja żona mi coś zrobiła, czy nie. Tylko ja tak domniemuję, że tak się stało, to muszę jej 1,5% bardziej. A ona, o Ty skór, jesteś jak Twoja matka, widzę. Dobrze, dobrze, czekaj, to ja Ci tutaj niby się miałam, oj, przypadkiem mi się na Twoje ulubione buty wylało, nie? I tak dalej. I to, no to więc to są trzy takie elementy, na które trzeba uważać. I one w sumie powodują, że my przepychamy tę intymność w związku o wiele dłużej, niż ona by naturalnie miała wygasnąć. Czyli szukamy rzeczy, które możemy porobić razem, pokłócić się o nie razem. My musimy aktywnie mieć momenty, w których siadamy i rozmawiamy, chociaż ja czuję, że miałbym ochotę, bo jestem w połowie sezonu, a jak nie zrobię sobie przerwy w oglądaniu, to dzisiaj zamknę sezon i w sumie jutro będę mógł oglądać następny. Ale tu widzę, że z moją żoną coś nie bardzo i czy ja teraz powinienem z nią zagadać, czy nie. Tak, to są takie momenty, które ja powinienem podjąć decyzję raczej, że nie będę oglądał, tylko to robić. Więc to jest ciężka praca. To jest taka, o której my mówimy w związkach, że to jednak nie przychodzi wszystkim naturalnie, a na pewno nie później. Bo na początku nagrody w związku zdecydowanie przewyższają koszty. Początkowa fada związku to jest po prostu Niagara, endorfin, wszyscy struna ze śliny do ziemi, w ogóle robimy co chcemy, a potem koszty zaczynają rosnąć, tych nagród już nie ma tak dużo. Rozmawialiśmy o szczęściu i rozmawialiśmy o miłości. Często zostaje pytanie, czy można być w pełni szczęśliwym, będąc singlem? Można, dlatego że w sumie prawda jest taka, że taki związek partnerski jest tylko jednym z elementów życia społecznego, który mamy. My wiemy, że pod fundamentem, pobudujmy trochę na tym, co już mamy tutaj ugadane dzisiaj. Fundamentem tej fazy na intymności, tej długiej, że tak siedzimy, rozmawiamy, robimy rzeczy razem, jest poczucie, jednym z fundamentów, że ja mam kogoś wokół siebie, kto powie mi, masz prawo tak się czuć. Ja przyjdę, powiem, głowa mnie boli. On nie powie, cię ciągle głowa boli, durna pało, jak twoją matkę, pewnie miałeś to w genach. Tylko powie, no tak, bo jesteś ostatnio zabiegany albo zabiegana, to cię głowa boli. Oczywiście, że nie zawsze, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale raczej tak. Przyjaciele robią to samo, inne osoby mogą robić to samo wokół nas. Ale prawda jest taka, że pomimo naszej szczerej chęci i czasami myślenia, że jakbyśmy byli sami, to byłoby nam lepiej, statystyka jest jednak dość nieubłagana. Ludzie, którzy mają innych wokół siebie, widzą w życiu mniej problemów i z tych problemów, a jeżeli już je widzą, to szybciej z nich wychodzą. I to mówienie, to, że masz prawo się tak czuć, działa. Ale to nie musi być partner. To może być przyjaciel. To może być książka, która mi poradzi. To mogą być jacyś znajomi na internecie. To nie jest tak pełen ekwiwalent takiego partnera, który jest moim przyjacielem prawdziwym, ja z nim cały czas jestem i on staje się taką moją protezą społeczną na różne sytuacje, że ja nie mam siły, to on czasami ma, ale to nie znaczy, że jestem sam. Tak? To nie znaczy, że ja w ogóle nic nie dzieje. Niektóre osoby, zwłaszcza osoby, które mają skłonności do perfekcjonizmu, to jest taka cecha, na którą ciężko przejąć kontrolę. On może być zdrowym perfekcjonizmem i niezdrowym perfekcjonizmem, ale osoby, które mają skłonności do perfekcjonizmu, często
uważają, że zadania są ważniejsze od ludzi, że szkoda im czasu na kontakty społeczne, bo mają ważniejsze rzeczy do zrobienia. To jest biznes, pisanie książki, poezji, podróżowanie, zmontowanie swojego ulubionego samochodu w ulubionym garażu. Czy jest jakaś czynność, którą muszę zrobić, ludzie są ważniejsi od tego. I te osoby często myślą, że jak one mają trochę mniej potrzeby do kontaktu z ludźmi, to już znaczy, że już są samotne. Samotność jest bardzo subiektywnym odczuciem. Zasadniczo my zakładamy, że mieszkając w mieście, to jest bardzo ciężko być samotnym. Zawsze jakieś plemię istnieje. Albo jak ja jestem na przykład miłośnikiem gry w jakąś grę, to po prostu mam paru znajomych, którzy tam są. Ja widzę, jak oni rozmawiają. Jeden mówi, że mu zdechł chomik, ale się chwilę martwił, albo potem przestał. Tak? Mam jakiś taki odbojnik społeczny, widzę, że inni ludzie też mają problemy, ja sobie z tym mogę poradzić. Więc na tak zadane pytanie, to ja bym powiedział, że my mamy raczej obserwacje takie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to im się w ogóle nie opłaca być samotnymi, bo mężczyźni po prostu mają kłopot z przeżyciem w życiu. Zresztą to jest zabawne, bo mężczyźni mają wyższą śmiertelność w każdym wieku, nawet 0,3, od 0 do 3 lat. Więc im się zawsze partner przydaje. Nawet zły związek przedłuża życie mężczyźnie. W przypadku kobiet nie jest to taka prosta sprawa. Kobieta dobrze sobie radzi, jak ma wspierającego partnera, ale jeśli ma partnera, który ją ciągnie w dół, to zasadniczo uważa się, że dla swojego komfortu powinna zostać sama. Ale jeżeli ma wspierającego partnera, to na pewno sobie radzi sobie o wiele lepiej, niż jakby była sama. Tak więc to nie jest taka, kiedyś było takie powiedzonko, że facet kobiecie potrzebny jest jak rybie rower, to ono nie do końca jest prawdziwe. Podobne mamy doświadczenia z kobietami, którym tam mąż umarł, czyli z wdowami. To wiemy, że o ile małżeństwo jakoś nie zmienia dobrostanu w życiu, ono tam na chwilę podnosi nam poczucie radości, a potem wraca do tego samego, to jak ktoś wdowieje, to już jest smutniejszy statystycznie, bo różne są wdowy, ale on robi się smutniejszy i już do końca życia jest smutniejszy. Więc jeżeli ktoś nie chce się rozwieść, któraś z pań oglądających, no to lepiej tam dosypywać mężowi witaminy, żeby go utrzymać tam przy życiu dłużej. To już wiemy, że można być singlem i można być szczęśliwym. Tak, tak. Jeżeli siebie nie kochamy, to pewnie jest trudno nam być szczęśliwym człowiekiem. Ale mnie bardziej ciekawi, czy nie kochając siebie, jesteśmy w stanie obdarować miłością kogoś innego. No istnieje, wiesz co, to jest tak miałki temat, że my, pierwszy problem, który się tu pojawia, jest taki, że my nie wiemy, jak to pomierzyć. Bo wszystko jest szalenie subiektywne. Natomiast chyba wszystkie teorie, które mam, mówią o tym, że nie możesz oddać czegoś, czego nie umiesz. Nie umiesz zadbać o to. Myślę, że to się silnie łączy z taką tezą, że my w ogóle na siebie też patrzymy po części tak jak na innych. Że my nie mamy dwóch osobnych zupełnie konstruktów w głowie do percepowania innych i siebie. Mhm. Że my na siebie też trochę patrzymy jak na innego człowieka. Zobacz, jak ja tutaj siedzę, z tobą rozmawiam, to ja nie wiem, co ja powiem za chwilę. Ja dopiero jak to powiem, to wiem, co ja powiedziałem. Mhm. Zresztą mamy badania, które to potwierdzają. Tak? Dlatego mówi się, że świadomość to jest trochę jak rzecznik rządu. Że on siedzi i patrzy, co rząd powie. I potem myśli, Boże, jak to pokleić teraz, nie? Jak to pokleić? Ja mówię, czekałem na ciebie 2 godziny, a czekałem pół, nie? I ten tam moja świadomość mówi, Boże, ale pieprznałem 2 godziny, no przecież pół, to Boże, to może jakoś pokleić, teraz minę robimy. No, tak, 2 godziny czekałem, tak? On próbuje jakoś sobie poradzić z tym, co już się zadziało. Czyli w pewnym sensie, oczywiście w wielu kategoriach nie, ale w pewnym sensie my na to patrzymy. I teraz, jeśli mielibyśmy obdarzać kogoś miłością, to my nawet nie mamy, a nie mamy jej w jakiś sposób w sobie usankcjonowanej. Czyli na przykład nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy niedoskonali. Że ja mogę próbować coś zrobić, ale w sumie może mi to nie wyjść. Tak? Czyli na przykład jestem takim niezdrowym perfekcjonistą. Czyli mam zawsze, jak coś próbuję zrobić, to albo mi to nie wyjdzie na maksa i jestem po prostu załamany sobą. Mówię, no durna pało, widzisz, spróbować to pierwszy krok do porażki. Albo mi to na maksa wyjdzie i wtedy sobie powiem, no widzisz, znaczy zrealizowałeś cel, nie ma się czym chwalić, bo nic wyjątkowego nie zrobiłeś. Albo to wtedy ciężko, żebym ja zrozumiał, że u kogoś są odcienie szarości, bo ja po prostu nie mam skali w ogóle takiej w głowie. Tak samo, że ktoś może być chory, że trzeba mu wybaczyć, jak sobie nie potrafię wybaczyć, ale jednocześnie, że trzeba od kogoś wymagać, bo od siebie też nie potrafię wymagać, tak? Nie potrafię powiedzieć, dobra, już taki jestem, trudno, jestem cham i co mi pan zrobisz, tak? Więc to jest kłopot, ale powiem ci, że nie żyjemy w takim świecie raczej,
który namawiałby jakoś specjalnie ludzi do tego, żeby ta guma była napięta. I myślę, że jedną z przyczyn tego, a zwłaszcza takie, które doświadczamy dzisiaj, jest tak zwana etyka autentyczności. Czy ty słyszałeś o etyce autentyczności? Nie. Etyka autentyczności to jest coś takiego, to na pewno słyszałeś, że jak ja coś czuję, to znaczy, że to jest dla mnie dobre. Mhm. A, tak. Tak. Tak, zajrzyj w siebie, tak usiądź, tam babie lato, medytuj, lotos, Tybet, kadzidło, wdycham, wydycham, wtórnie wdycham to, co wydychnąłem, żeby się nie zmarnowało i tak w kółko. I jak ja wtedy dochodzę, że tam coś we mnie jest i już wiem, co ja chcę. Otóż muszę cię zmartwić, że my nie mamy żadnych dowodów, że to jest w ogóle dobry pomysł. A mamy na to bardzo dużo, że to jest zły pomysł. Po pierwsze, pierwszy kłopot jest taki, że my jesteśmy szalenie sytuacyjni. Tam nie ma głębokich przemyśleń w nas prawdopodobnie, a raczej bardzo sytuacyjne zdarzenia. Profesor Arieli mówi tak, jak idziesz i mijasz talerz z pączkami, to jak go miniesz, to jesteś zupełnie inną osobą niż zanim go minąłeś. Masz większą ochotę na pączka, jesteś bardziej głodny, twój organizm myśli. To jest tak samo. Nie wiem, czy ty masz taki efekt. Masz coś wymyślone, chcesz coś porobić, ale myślisz tak, a przerzucę Facebooka. Przerzucasz go nawet niedługo, załóżmy, to jest tak, wiesz, takie miejsce do szwendania się, nawet 20 minut. Kończysz i już jesteś inną osobą. Już w ogóle nie chcesz tam tego robić. Mówisz, a zjem se teraz coś. A coś tam, tak? Sytuacje nas cały czas rekonfigurują. I założenie, że w tej permanentnym naszym płynięciu w życiu, to tu buddyzm bardzo, płynięciu w ciągu życia, i on taki moment, że tam jest coś stałego i to długofalowo przewidzi, co ja chcę, my mamy taką wewnętrzną chęć być głębokimi istotami, ale jak do mnie wychodzi moja córka z pokoju i mówi, że nie wiem, ma o coś pretensje, na przykład, że przelewam na nią żółć za swoje zmarnowane lata, to ja wiem, że ona nie czytała Sokratesa tam i nie wyciąga wniosków na temat swojego życia. Myślę, mój ojciec, jego metody wychowawcze. I wiesz, jaką ja mam pierwszą myśl? Że ona jest głodna. Że ona, bo 9 myśli na 10 w ciągu dnia złych jest z głodu i z niewyspania. Jest po prostu, to właśnie jesteśmy cali my. Ja mówię, zjedz. I ona je, ja mówię, to co tam z tą żółcią i życiem? Nie, nie, w ogóle nie ma sprawy. Nie, i wraca do pokoju. I tak samo jest z partnerem. Nie, o, nasz związek jednak, oddalamy się od siebie. Dryfuje. No to tam, tarara, restauracje.pl. Zamówiłem stolik, zjedzmy, porozmawiamy. Jemy, mówię, no to co tam z tym związkiem? Nie, w ogóle nie ma sprawy, nie? Wszystko jest okej. To ja oczywiście nie mówię, że wszystko da się załatwić, ale to poczucie, że jak coś z nas wychodzi, to nie wiadomo jest, jak głębokie przemyślenie, no jest takim... Trochę, znaczy nie musimy tam aż takiej duchowości wrzucać. I to jest pierwszy kłopot z etyką autentyczności, że jak ja coś, ona sobie zadaje tylko jedno pytanie. Czy ja tego, czego ja chcę? Zadaj sobie pytanie, czego ty chcesz? A nie zadaje sobie na przykład innych pytań, takich, które etyka w ogóle sobie zadaje. Na przykład, czy to jest dobrze, że ja tego chcę? Bo ja mogę komuś zrobić krzywdę. Jak ja mu komuś powiem, rzucam wszystko, będę pieczarki teraz uprawiał. To on sobie może pomyśleć, ale słuchaj, tu mamy dom, pracę, dziecko chodzi do szkoły, znajomych mamy i tak, nie, nie, ja poczuję, że teraz muszę, wiesz co, to nawet wygląda nieźle, byśmy sobie myśleli, idź za głosem serca. Ale zobacz, umówilibyśmy się tu dzisiaj. Ty byś zadzwonił, bo by była pora? Miłosz, no, czekamy, bo ty jesteś taki kulturalny, czekamy na ciebie. Ja bym powiedział, nie, nie, wiesz co, jestem w Sopocie. Ale ty co robisz? Wiesz co, no, rozbryzguję pęcinami fale, dzisiaj to bardziej lód, ale fale rozbryzguję, gdyż chciałem pobrodzić po morzu. Tak, naprawdę? Byś jakoś próbował, wiesz. Ale wiesz, byliśmy umówieni i tak dalej. Słuchaj, ja wstałem rano i poczułem wewnątrz siebie, że jednak jest dzień fal. Abyś powiedział, Miłosz, my jesteśmy umówieni od miesiąca. Ja bym powiedział, miesiąc temu to ja byłem zupełnie kim innym, Łukasz. Ja nie mogę spełniać zobowiązań tego retro Miłosza, bo ja będę, ja się, o to mnie zahamuje w rozwoju. Ja się muszę rozwijać. Tak? I bym się rozłączył, bo wiedziałbym zresztą, że zrozumiesz, no bo no, jak każdy fan rozwoju. Więc ja nie mogę po prostu się kierować tym, co ja w danej chwili chcę, bo się nic by nie dało ze mną załatwić. I to samo, jesteś operowany, tak? Załóżmy, tylko połowa ciebie sparaliżowana, tu cerata jakaś, żebyś nie widział, co ci tam wyciągają ze środka i nagle słyszysz, jak główny chirurg mówi tak, nie, właśnie zrozumiałem, że ja nigdy nie chciałem być lekarzem, odłożyłby to i wyszedł. No w sumie... poszedł za głosem serca, nie? I tak samo mówią o Trumpie, nie? Że on tam szczypie te swoje koleżanki w pupy, ale przynajmniej jest autentyczny. Ja rozumiem to, ale autentyczność nie jest żadną wartością. Jak ty dasz 100 000 na chore pieski,
to tym pieskom jest wszystko jedno, czy to zrobiłeś autentycznie, czy nie. My ludzi oceniamy za zachowanie, a nie za to, czy oni są autentyczni w tym zachowaniu, czy nie. To jest etyka. I tak mówisz, że twoje zachowanie jest ważne, a nie czy ty to czujesz, czy ty tego do końca nie czujesz. Więc ta etyka autentyczności, czyli jak ja coś chcę, to jest na pewno dobre, jest po prostu z gruntu fałszywa. I ona, na niej jest zbudowanych parę takich rzeczy, że ja się ciągle muszę zmieniać. Mhm. Zobacz, ile to buduje we mnie, bo świat się zmienia. Świat się zmienia, ale my ludzie potrzebujemy bardzo dużej przestrzeni, w której nic się nie zmienia, w której jesteśmy stabilni, w której na przykład wybieramy odwagę ponad komfortem, w której mamy system wartości, którego przestrzegamy, ludzie, na których możemy polegać, miejsce, do którego możemy przyjść. To jest coś takiego. A jeżeli ja mam się ciągle zmieniać i jem śniadanie i robię temu zdjęcie na Insta, bo to jest fajne śniadanie, to to już we mnie drąży takim robakiem zwątpienia, że jutro będę musiał mieć lepsze śniadanie. Bo już drugie takie samo, to będzie paździerz. A jak ja teraz pojechałem na wakacje do Międzyzdrojów, to też w przyszłym roku nie mogę jechać na wakacje do Międzyzdrojów, bo ja się muszę rozwijać. Jak spotkałem dziewczynę swego życia albo chłopaka, to już wiem, Boże, to już jutro będzie taki wczorajszy chłopak. To jest źle. Jak dzisiaj zrobiłem urodziny, że piliśmy kompot z jarmużu w słoikach i w ogóle były skrzynki po jabłkach i lampy kupione jakieś tak dalej, to ja już w przyszłym roku nie mogę zrobić takich urodzin, tak? Więc ta presja, żeby nieważne ile zarabiasz, jakie masz stanowisko, co osiągnąłeś w życiu, to jutro już będzie za mało. To nie jest coś, co nas uwalnia, bo my nie mamy szansy tego zrobić. Tak? A jak ktoś ma 90 lat, to dalej mamy mówić, że jeszcze może być najlepszą wersją siebie? Znaczy, od którego wieku to się kończy? Wiesz, mamy liczne takie... My się nie mamy od czego odbić w tej etyce autentyczności i takiej ciągłej zmiany. I dlatego też, jakby zbierając to wszystko do kupki i nasze poczucie szczęścia, oczywiście, że świat się zmienia, ale my potrzebujemy bardzo dużej stabilności w wielu dziedzinach życia, żeby mieć się od czego odbić do tej zmiany, żeby być trochę w takim oku cyklonu. I dlatego jest ten nurt zmiany, oczywiście guma musi być napięta, powinniśmy się rozwijać, warto by było wiedzieć więcej, starać się być lepszym człowiekiem, lepszym od siebie z wczoraj, pokonywać jakieś własne słabości, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze mieć coś, od czego się możemy odbić. Że jak ja przyjdę do ciebie i powiem na przykład, Łukasz, to jest fajne czy nie fajne, to ja wiem, że ty mi powiesz uczciwie, a nie, że ty się w sumie to mi odpowiesz... Tak, jak ty chcesz usłyszeć. Tak, na przykład tak, tak, jest people tacy, tak, że oni ciągle tak mówią. To trochę się wiąże z hejtem, ale pewnie do tego dojdziemy. Do tego zaraz dojdziemy. Ja powiem tak, no ja podążam słuchając się siebie, czyli ja jestem tym, który idzie według tego, co powiedziałeś. Badania nie do końca pokazują, że tak jest dobrze. Natomiast jeden z buddystów powiedział, że szczęście to, że spokój to najwyższy stan szczęścia. Takie wyciszenie umysłu. Coś, co jest mi bardzo bliskie. Znaczy nie wyciszenie kompletne, ale uspokojenie umysłu. Wtedy mam wrażenie, że to wszystko staje się dużo prostsze. Że nie mam tych tysięcy wątpliwości, pytań. Po prostu żyję i jest mi dobrze. Ja też tak rozumiem szczęście, że jest mi dobrze. Znaczy, bywają gorsze momenty, ale mi codziennie jest po prostu dobrze. Permanentnie chciałbym powiedzieć. To, że bywa moment, że jest mi trudniej, to wcale tego nie wyklucza. I ja wtedy też nie mam takich pytań, nie mam takich wątpliwości. Wszystko jest jakieś takie naturalne i... No... Już się boję. Tak. Żebyś mi nie zburzył, bo jadę na wakacje. Ja to nadal będzie czuć dobrze. Nie chcę na te wakacje. Nie, zgadzam się z tobą. Ja nie chcę nic powiedzieć, że to jest jakiś zły pomysł. Bo to nie jest też tak, że my mamy jakieś takie, jeśli A to B w życiu. Tam jest dużo implikacji. Ale chcę ci powiedzieć, o czym się rzadko mówi. Jest pewne niebezpieczeństwo w dość długich okresach spędzanych na zastanawianiu się nad sobą i wsłuchiwaniu siebie. I to niebezpieczeństwo jest takie, że wystarczy drobne wahnięcie, choćby właśnie to, że jesteś głodny albo niewyspany i zaczynasz spadać taką spiralą myślenia o sobie źle, że nie jesteś taki, jak powinieneś, że coś byś mógł zrobić. I do takiego momentu, już przekraczając ten moment samorozwojowy, tylko takiego momentu, że stawiasz sobie coraz więcej zarzutów, że nie wyglądasz tak, jak powinieneś, że już nic się w twoim życiu nie zmienia, albo zmienia się za wolno, albo że stać cienia więcej i tak dalej, i tak dalej. I ten element uważności nie jest do końca z jednej strony rozpoznany, ale my też wiemy, że to głównie myślenie o innych ludziach bardziej podnosi nasze samopoczucie. Oczywiście nie tak, żeby się zaorać 20 godzin na dobę, pomagać tam komuś, kto jest biedny, a potem umrzeć po dwóch latach, ale to jednak inni ludzie dostarczają nam więcej szczęścia niż my sami, czyli takiego spokoju, takiego poczucia, że moje życie jest dobrze przeżyte. Bo
Dlaczego tak jest? Większość osób jednak funkcjonuje normalnie, czyli nie poświęca połowy doby na medytację, próbując dokonać ascendencji przed 40, tylko chodzi do roboty, je, idzie na piwo, tak? I tak dalej, i tak dalej. I tu mamy pewien kłopot, że jeżeli nie masz jakiegoś takiego celu i nie masz, a tym celem najlepiej jest jakiś, jeżeli to jest cel społeczny, bo jego najłatwiej dokleić, jakiś taki mój cel w życiu, jakaś taka moja wartość, to jeśli pojawi się ból, to i ból będzie większy od celu, to ty momentalnie zrezygnujesz, tak? A jeżeli ktoś nie ma celu, to się bardzo szybko pojawia. Na przykład ten temat nam oddryfował, ale wiem, że związki są popularnym wątkiem. Mówimy, że dobry związek, najczęściej ludzie mówią, że dobry związek to jest 50-50, tak? Czyli tam 50 na 50. Ja wkładam 50, ty 50. Rozmawialiśmy poprzednio, że to jest w sumie niemożliwe. W ogóle jak pytamy ludzi w związkach, ile kto wkłada do związku, zapytamy ich osobno, to najczęściej wyjdzie ponad 140%. Tak? Mhm. Każdy ma poczucie, że wkłada więcej. Ale prawda jest taka, że dobry związek to jest taki, że jak ty wchodzisz do domu na przykład, tak mówi na przykład, mówią badacze, i mówisz, ja mam dzisiaj 20, to twój partner mówi, ok, mam to, ja mam 80. Tak? To ja to ogarnę wszystko. Albo ty przychodzisz i mówisz, a twój partner mówi, ja to dzisiaj w ogóle 10. A ty mówisz, dobra, mam 90, ja to ogarnę, co jest do zrobienia, jakby zupdate'uj mnie, czy dzieci zdrowe, chore, trzeba odeprać, tak? Czy pies tam gdzieś tam, co się dzieje, nie? Oczywiście to jest przykład optymalny, ale czasami wchodzisz do domu, mówisz, ja mam 20, a partner mówi, ja też. I ty mówisz, kurna, ale jak, ja byłem w pracy, potem jeszcze miałem nagranie z Miłoszem w ogóle, musiałem być skupionym, bo żeby nie zasnąć, tak, tak dalej, i tak dalej. A partner mówi, no, ale ja w ogóle robiłem zupełnie co innego, też byłem w swojej pracy, w ogóle mnie strasznie się głowa boli, i tak dalej, to jestem na 20. Więc ta informacja jest o tyle ważna, że my wiemy, że mamy 60 jakby deficytu. Jesteśmy na minus 60 w tym związku. A to oznacza w ramach tego procesu komunikacyjnego, że musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o to, co mówimy, póki się nie regenerujemy. Bo tu jest tak, żółć, pretensja, a ty nigdy, a ty zawsze, a ty jak twój ojciec. Czyli iść odpocząć. Tak, dokładnie. Więc albo pracujemy razem i wiedząc, że oboje jesteśmy na 20, tak? że obie strony są na 20, próbujemy sobie jakoś w tym wszystkim pomagać, albo, ale też słuchać uważnie i nie brać za złą monetę, bo wiemy, że obojgu nam będzie łatwo, czy partnerom będzie łatwo się z tego wybić, że tak, i że takie nerwy wejdą od razu. Więc taka komunikacja jest bardzo użyteczna. To jest czasami w Zen, twoim ulubionym chyba tam regionach, w których ty się poruszasz, się mówi, że dobry związek to jest taki, że dwie osoby niosą dwa wiaderka z wodą, i dobry związek jest taki, że ta jedna osoba może odstawić wiaderko, albo nawet dwa wiaderka może odstawić, jak jest zmęczona, pod warunkiem, że druga je weźmie. Ale ty musisz mieć świadomość, że jak ty masz swoje odstawione, to ta druga niesie trzy, albo cztery nawet, tak? I że to jest ten moment. I pamiętać o tym. I z jednej strony być wdzięcznym, a z drugiej strony pamiętać o tym, że to jest pewien, rozmawialiśmy o tym poprzednio, wymiana pewnego rodzaju serwisu, że my sobie nawzajem pomagamy, tak? Że, a nie przeciągamy linę. A nie przeciągamy linę, bo do tego już doszliśmy, że ten, jakby ta reguła wzajemności w swojej negatywnej wersji jest bardzo dewastująca dla związku, tak? Pewnie dewastujące jest też to, jak siebie nie kochamy, o tym już wspomnieliśmy. Są jakieś twoje indywidualne przemyślenia na temat tego, jak ludzie, którzy siebie nie kochają, się zachowują? Czym się charakteryzują? Moje indywidualne przemyślenia to nie mają jakiegoś dużego znaczenia. Mniej więcej wiem, wokół czego kręcą się badania. Kręcą się badania przede wszystkim wokół niskiego poziomu takiej autorzyczliwości. Autorzyczliwość zakłada, że jak ja jestem trochę zmęczony, to powinienem się przymusić, ale jak jestem bardzo zmęczony, to powinienem sobie odpuścić. I być wobec siebie bardzo uczciwy. Pozwalam sobie, a nie jak se złamałem nogę, to najlepiej będzie, jak to rozchodzę. Nie? To w sumie powinno zadziałać. I niektórzy ludzie zresztą są tak wychowywani. Nie? A miałem takiego znajomego z takiej rodziny. Jak złamałeś nogę, to rozchodź i tam popraw koronę i biegnij dalej. Ale życie jest cierpieniem, o czym rozmawialiśmy poprzednio. Ono ma swoje fajne momenty, tak? Ale większość jest zupełnie szara. I ja muszę mieć to poczucie, mieć taką świadomość i uczciwość wobec siebie samego. Czy to jest ten moment, że jeszcze daję radę, czy niestety, no do dziś już nie, no przynajmniej dłużej pośpię, co też może jest jakąś zaletą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że te osoby często też wymagają tego od innych. Wymagają od innych perfekcjonizmu, niezwracania uwagi na siebie, zamęczenia się w imię innych osób, najczęściej jakiejś idei. To jest kłopotliwa sprawa, bo czasami, wiesz, mamy trzech takich wrogów dużych optymizmu. Pierwszy to jest takiego zdrowego optymizmu, popartego racjonalnym myśleniem, tak? Czyli takim, że życie
jest po prostu takie, jakie jest, trzeba to jakoś ogarnąć. Ale pierwszy wróg optymizmu to jest na pewno marudzenie, drugi to jest szukanie winnych i trzeci to jest sarkazm, który my bardzo lubimy, bo nie ma to jak złośliwie komuś przypierdzielić, żeby jeszcze reszta się chichrała, ale w sumie to jest bardzo demotywujące i trzeba bardzo uważać. Czasami mamy pomysł, żeby komuś tak dogryźć, żeby się nogą przeżegnał, ale wypada się ugryźć w język, bo to nam też psuje w głowie. I szukanie winnych i marudzenie to są te elementy, na których się chcę skupić, bo one się silnie wiążą z takim brakiem autowyrozumiałości, autowspółczucia w sumie bardziej powinienem powiedzieć. Bo my znowu myślimy, że jak ktoś się wyjęczy, to mu się potem poprawi. I czasem tak się dzieje. Mamy takie sytuacje żałoby, w trakcie żałoby nikt nie powinien być sam, tak? Bo to się jakoś tak dzieli. Mamy sytuację dużego dramatu życiowego, mamy sytuację upadku, tak? To fajnie było, jakby ktoś z nami był, powiedział, że z nami będzie. Ale jeżeli spotykamy kogoś, kto po prostu fabrycznie jęczy, że jest mu źle i myślimy, że to się kiedyś z niego wyleje, albo inaczej, kiedyś była taka metafora szybkowaru, który stoi na gazie i to w nim tak bulgocze i ten każdy bulgot to jest takie ała, ała, ała i my myślimy, tak czekamy, że on w końcu tak wybuchnie i mówi, dobra, dosyć tego, pieprzę moje słabe życie, teraz będę przerzucał góry i tak dalej. Otóż to nie mamy dowodów, że to kiedykolwiek następuje. A mianowicie dlatego, że jęczenie jest strasznie energochłonne. Że stękanie potwornie zużywa energię. Trzeba się namęczyć, znaleźć winnych, zabunkrować się, że jakbym nawet chciał, to bym nie dał rady. I teraz znaleźć w sobie jakąś taką moc, żeby nie uwierzyć w to, co już chce tak zbudować, a niektórzy latami, to niektórzy to mają 50-60 lat jęczenia za sobą. To już jest taki poziom mistrzostwa w jęczeniu, że tam nie ma takiej armii terapeutów, która to rozjedzie, tak? To jest takie, im się daje leki po prostu, żeby im nie zwierało i dopiero wtedy jakoś próbują z tego wyjść. Ale też pytanie, czy im się opyla? Bo niektórzy po prostu stękają i cała reszta próbuje im pomagać, tak? W Polsce mamy kulturę narzekania. Kultura narzekania ma wiele swoich cech negatywnych, przynajmniej takie oceniamy, ale pozytywną jest to, że jak powiesz, że u Ciebie wszystko w porządku, albo mało, nie musisz mówić, że wszystko, chcesz powiedzieć, że jesteś dobry. Cześć, ja na przykład dobrze gram na saksofonie. Prostak, tak? Bo nie, że najlepiej, nie, że super, nie, że ja gram dobrze, a Wy nie, a Wy nic innego nie... Nie, po prostu powiesz, że coś dobrze robisz, to już jest w ogóle pozamiatane. Że masz coś lepiej, lepiej, to ma bołkrat. Więc u nas jęczenie z kolei generuje pozytywne emocje. Co tam będzie? No, dramat. A to chodź, napijemy się, opowiesz, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc czasami jak ktoś długo stęka, to się orientuje, że z jednej strony nie za wiele musi robić, poza tym kreatywnym myśleniem, jeśli chodzi o stękanie, a z drugiej strony ludzie wokół zaczynają mu zabezpieczać różne fundamentalne potrzeby. Jeszcze szukanie winnych bardzo mnie ciekawi. Czy to jest tak, że powiedziałeś też o tym wcześniej, że zawsze upatrujemy winę w rodzicach, że to albo rodzice rodziców. Tak, tak. Ale tak jest, czy tylko my tak upatrujemy? Nie, nie jest, my tak upatrujemy. To jest pokłosie takiej klasycznej psychoterapii, dzisiaj być może też trochę psychodynamicznej, że to zawsze rodzice ci coś zawalili. Tak? To jest jakby niemożliwe, żeby ich uniewinnić. Rodzice mają jakiś swój wpływ na nasze życie, aczkolwiek on jest taki... No, poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, taki se. Rodzice najczęściej w ogóle też przeceniają własny wpływ na życie dzieci. Dzieci raczej zachowują się ze względu na geny i otoczenie, 50-50, ale otoczenie to nie jest 100% rodzice. Otoczenie są różne inne rzeczy. I dlatego my możemy coś z dziećmi robić, a nie do końca. Natomiast z tym szukaniem ofiar i szukaniem winy u rodziców, to my w ogóle się czujemy niewinni. Dlatego, że my... Zresztą mamy takie bardzo ciekawy nurt badań, który pokazuje, że my możemy percepować innych ludzi w dwóch kategoriach. Pierwsza to jest skuteczność działania, a druga to jest etyczność działania. Czy ludzie są moralni. I być może będzie dla Ciebie i dla naszych internautów zaskakujące, że ludzie fabrycznie oceniają się jako lepszych od reszty. To wiemy, to jest truizm. Ja jestem mądrzejszy od reszty, ładniejszy od reszty, lepiej jeżdżę samochodem, bo reszta tam bydło na kółkach. Jestem też skromniejszy od reszty, rzecz jasna. Ale jeśli zapyta się ludzi o uczciwość, to mało kto w ogóle powie, że jest mniej uczciwy od reszty. My po prostu zakładamy, że nasze działanie jest moralne. I co ciekawe, no w Polsce 99% osób się uważa za uczciwe. I co ciekawe, ta nasza moralność zaczęła, że ja oceniam siebie jako osobę moralną, zaczęła ludzi interesować. Czyli czy to można w ogóle nadkruszyć? Czy ja mogę się czuć, że zachowuję się nie tak, jak trzeba?
I wyobraź sobie, że ten sąd jest a prioryczny, to znaczy my go w ogóle nie rewidujemy. My po prostu zakładamy, że jesteśmy moralni i wcale prawie tego nie sprawdzamy w życiu. Po prostu to jest tak, tak? Jak się pyta więźniów, czy się czują bardziej uczciwi niż reszta więźniów w więzieniu, to mówią, że się czują. A jak się ich pyta, zapytano w Szkocji więźniów, czy się czują bardziej uczciwi niż reszta mieszkańców, czy średnia mieszkańców w miasteczku, do którego przylega zakład, też powiedzieli, że się czują bardziej uczciwi. Więc można nas przyłapać, skazać, osadzić i to i tak nic nie zmieni. Tak, ten sąd jest a prioryczny. Natomiast my patrzymy, czy inni są. Inni powinni być uczciwi. My skuteczni. Czyli znowu jest taki klasyczny przykład, jak profesor łapie studenta na ściąganiu. To student, profesor jest niezadowolony z tego powodu, że student jest nieuczciwy, a student jest niezadowolony, że się dał złapać. Czyli, że jest nieskuteczny tym, co robił. Tak? A nie, że jest nieuczciwy. Nie. I to, słuchaj, ten nurt badań jest ekstra, ale on pokazuje, że tam jest w ogóle to, co my najczęściej o sobie w życiu uważamy, to to, że jesteśmy skuteczni, ale jesteśmy ofiarami nieetycznego działania innych. Że ktoś nam coś złego zrobił. Nawet jak się pyta, jest takie badanie, że ludzie mogą kupować swojemu prawnikowi i cudzemu prawnikowi kompetencje do procesu, to ja swojemu prawnikowi, bo to jest taki ja, kupuję skuteczność, a cudzemu uczciwość. Bo jak ja będę, jak on będzie uczciwy, no to już to wystarczy, żebym ja wygrał. I teraz w sumie, jak to zbierzemy do kupki, to się okazuje, że ciężko, na przykład jak widzimy, dowiadujemy się w telewizji, że ktoś wziął łapówkę, albo że szef nas tam, nie wiem, ochrzanił i tak dalej, to my najczęściej będziemy się czuli nieuczciwie potraktowani, pomimo tego, że my jesteśmy uczciwi i skuteczni. Jeżeli jakaś pani zarabia bardzo dużo, a nie powinna, uważamy, że bierze łapówki, albo że zgodziła się na pensję, która nie odpowiada jej kompetencjom, myślimy, że to jest znowu jakaś łapówka, to ta pani się nie uważa za nieuczciwą. I jej rodzina, ponieważ ona jest w kategorii my, a nasza kategoria my jest w ogóle zawsze uczciwa, jej rodzina też uważa, że ona na to zapracowała, ta pani, czy ten pan, że dostała taką gratyfikację. Natomiast my, ponieważ jesteśmy z innej grupy, uważamy, że ona jest nieuczciwa. I dlatego myślenie o sobie w kategorii ofiary obarczone jest pewnym poważnym zakrzywieniem, które my mamy. My zasadniczo uważamy się za niewinnych. Fabrycznie uważamy się. To, żeby dojść jakąś taką autorefleksją do tego, że ja coś zrobiłem nieetycznie. Profesor Ariely robi badania i patrzy, kto częściej oszukuje. Wiesz, kto częściej oszukuje? Osoby kreatywne. Im lepiej potrafisz uzasadnić to, dlaczego się zachowujesz nieetycznie, tym łatwiej ci to przychodzi. Więc jakby nie chodzi o to, żebyś zachować spójnie, tylko żebyś potrafił to przed sobą uzasadnić. On nawet robi takie badanie, że stawia w akademiku sześciopak piwa i patrzy, czy on długo postoi. U mnie stoi długo w akademiku. A potem kładzie na talerzyku pieniądze, żeby zobaczyć, czy ludzie te pieniądze ukradną. I ludzie nie chcą kraść pieniędzy. Dlatego, że my w sumie oszukujemy, jak mamy okazję, potrafimy to usankcjonować, albo nikt nie widzi, ale z drugiej strony drąży nas samoocena, taka, która blokuje nas przed maksymalizacją zysku. My nie ukradniemy wszystkiego, tylko tyle, co potrafimy przed sobą uzasadnić. I dlatego piwo ukradniemy, bo to potrafimy uzasadnić. Jestem spragniony, odkupię, kiedyś mu dałem, podwiozłem go na uczelnię i tak dalej, ale pieniądze nie potrafimy, bo chyba żeby był nam winny, bo jak ktoś zabiera pieniądze, to już jest złodziejem. Tak? Czyli nasza samoocena bardzo by spadła od tego. Więc my cały czas szukamy tego uzasadnienia i dlatego nam jest łatwo oszukać, jak ktoś nam to uzasadnienie podpowie. To jest zresztą fundament łapówkarstwa. Tak? Mówisz, że weź pieniądze, przecież zasługujesz. I myślisz, w sumie jest to wytłumaczenie, na które jestem gotów. Tak, oczywiście, że na tyle zasługuję. Dawaj, nie? Tam. Moi drodzy, rozmowa jak zwykle z Miłoszem cudownie wygląda. W związku z tym teraz ją kończymy i sądzę, że na to czekaliście, że będzie druga część, więc zapraszam na nią za tydzień.